jesteśmy w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, ponieważ tutaj znajduje się w tej chwili 14 psów z Ukrainy, które są przygotowane do adopcji. Oczywiście psów jest dużo więcej, również kotów, które potrzebują domu, ale te zwierzęta z Ukrainy są po wyjątkowo traumatycznych przejściach. I co jest niesamowite, różnica jest ogromna, ponieważ jak się podchodzi do kojców z tymi psami z Ukrainy, one praktycznie nie szczekają. Są przeważnie bardzo wystraszone i bardzo nastawione na to, żeby jakikolwiek człowiek zwrócił na nie uwagę. To jest Zula, 14-letnia uciekinierka z Ukrainy, która ma troszkę krótszą tylnią łapkę, czego w ogóle nie widać i właściwie nie przeszkadza jej w chodzeniu. Do tego wszystkiego jest troszkę przytyta, waży w tej chwili 20 kilo, warto byłoby ją odchudzić, ale jest bardzo spokojnym, miłym psem, który szybko nawiązuje kontakt. Tam w tle biegają inne pieski, które są też gotowe do adopcji. Cztery psy ukraińskie, bardzo podobne do siebie z wyglądu, aczkolwiek nie jest to rodzina. Tych psów jest dużo więcej i wszystkie mają tak naprawdę jakieś traumatyczne doświadczenia i bardzo źle znoszą wizytę w schronisku. Mimo że są tutaj zaopiekowane, to potrzebują po prostu czułości. Dlatego polecamy tutaj na pewno Zulę, która jest 14-letnią suczką, ale jest naprawdę przemiła i fantastycznie chodzi na spacery, na smyczy. Jak widzicie Państwo, ona jest po prostu bardzo spokojna i uwielbia być pieszczona. Busia. 6-letnia Busia przeżyła wojnę na Ukrainie, która odcisnęła na niej straszne piętno. Jak widać, ona boi się wyjść z budy i jest bardzo spokojna, bardzo źle znosi wizytę po prostu tutaj w schronisku, przebywanie tutaj. Trzęsie się jako sika, boi się, ale nie ma w sobie agresji, tylko boi się wyjść z budy. Kiedy już się uda wyciągnąć z tej budy i pójść z nią na spacer, to zaczyna znikać z jej oczu strach, ponieważ źle znosi tutaj pobyt, to naprawdę prosimy o to, żeby znalazła dom, bo jest to śliczna, czarna dziewczynka, która na pewno wdzięczy się ogromną miłością i na pewno zasługuje na to uczucie. Lana i Nika przyjechały też do nas z Ukrainy. Mieszkają w jednym boksie, bo są koleżankami i takim jest na pewno raźniej. Bardzo cudownie się potrafią bawić, na spacerach zachowują się wspaniale. Lana jest zaszczepiona, wysterylizowana, no i czeka na nowy dom. Jej przyjaciółka również. Jak widać, one są bardzo do siebie podobne. Jest to oczywiście rasowy kundelek, ale są bardzo fajnymi psami, które lubią biegać, lubią ruch, więc na pewno są dla osób bardzo aktywnych. W kolejnym boksie bardzo podobne pieski, które się w tej chwili nam schowały, ale tutaj już widać. Tam jest Tuzik. Tuzik to 2-letni uchodźca, który szuka domu na zawsze. Przyjazny ludziom, skory do zabawy z psami, energiczny, wesoły. Zresztą jak większość tych piesków, one wszystkie potrzebują kontaktu z innymi zwierzętami i z ludźmi. Nie ma w nich właściwie w ogóle agresji, nawet tej wynikającej ze strachu. Jedyne co robią ze strachu, to po prostu potrafią się schować w budzie i nie chcą z niej wyjść. Więc pomóżmy tym wszystkim biednym zwierzętom, które przeżyły wojnę i zasługują w tej chwili na spokój i dom.